A więc w teorii mecz wcale się może potrwać do 90 minut. W praktyce jednak może on trwać prawie że 100, ale o tym już wiele osób nagrało, więc nad tym się nie będę rozwodził. Tymczasem mnie zaczęło zastanawiać przeciwna kwestia, mianowicie ile może trwać najkrótszy mecz w CS GO. Zacznijmy od doboru mapy, gdyż w takiej sytuacji on nie może być przypadkowy. Mój pada oczywiście na Dusta 2. Dlaczego oczywiście? Ano przez mida oraz przez lokalizację spawnów. Popatrzmy na to, że już po 2-3 sekundach od właśnie rozpoczęcia się rundy możemy zauważyć przeciwnika właśnie na midzie. Żeby mecz był najkrótszy, musimy przyjąć troszeczkę abstrakcyjne warunki, a mianowicie albo zabójstwo wszystkich 5 przeciwników jednym strzałem, albo jednoczesny strzał wszystkich 5 zawodników dokładnie w 5 pozostałych. Chociaż w sumie wiem, czy jest taki abstrakcyjny, no ja nie dam rady. A więc kiedy akceptujemy mecz na Duście 2, musimy liczyć, że wszyscy mają stosunkowo szybkie komputery i wszyscy wejdą w jednym momencie najszybciej jak się da. Wtedy rozgrywka będzie najkrótsza, bo będzie trwała tylko i wyłącznie minutę. Tutaj małym przypałem może być pierwsza runda, gdyż mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie pistolety, czyli tutaj będzie ten drugi wariant, a mianowicie 5 strzałów dokładnie w tej samej mikrosekundzie i muszą być one cholernie celne, tak żeby zabiły dokładnie w tej jednej sekundzie 5 przeciwników. Po takiej cudownej akcji runda kończy się z czasem około 4 sekund, to nie będę się dokładnie wgłębiał, przyjmuję około 4 sekundy. Gdyż wiecie, czasami to będzie 3,6, czasami to będzie 4,2, więc przyjmuje się nią 4 sekundy na trwanie jednej rundy. Kolejnie już są łatwiejsze, gdyż mamy do dyspozycji AWP, w związku też jest z czym już jednym strzałem można zabić 5 przeciwników, jak już to mówiłem wcześniej. I na tym etapie muszę jeszcze wiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsze, a mianowicie coś takiego jak Freezy Time, jest to czas, kiedy ta runda się kończy, kiedy pokazywane jest MVP, ale kiedy jeszcze to nas nie teleportuje na spawny. W standardowym matchmakingu dla CSGO trwa to 7 sekund i tutaj dochodzi do dość śmiesznej sytuacji, wręcz takiej kuriozalnej, gdyż ten czas właśnie, kiedy pokazywane jest MVP, jest praktycznie 2 razy dłuższy niż czas trwania rundy. Druga rzecz, a mianowicie czas na zakupy. Jest to zawsze 15 sekund, tego nie da rady w ogóle przeskoczyć. Czyli co, zaczyna się runda, wszyscy zawodnicy biegną na mida, strzelają, jedna runda trwa 4 sekundy, następnie 7 sekund freezy time'u, następnie 15 sekund na zakup broni i tak w kółko aż do końca pierwszej połowy. I tutaj dzieje się ciekawa rzecz, bo w ogóle nie ma tego freezy time'u, tak? Czyli nie ma tych 7 sekund, za to jest 15 sekund przerwy między dwoma połówkami. Czyli zamiast 7 sekund, tutaj musimy policzyć po prostu 15 sekund. Czyli po pierwszej części tego spotkania możemy wykonać działanie 4x8, dodać 7x7, dodać 15x8. Daje nam to 200 sekund, czyli dokładnie 3 minuty 20 sekund. I tyle dokładnie trwa pierwsza połowa. Trzeba już tutaj pamiętać tej minucie na rozgrzewce, ale o tym może później. Czas na drugą część tego spotkania. Tutaj nie różni się ona praktycznie niczym poza tylko i wyłącznie jednym aspektem, a mianowicie pod koniec tej gry nie ma ani freezy time'u, ani czasu między połowami, no bo to już jest koniec, tak? Czyli de facto, kiedy padnie ostatni kill, można od razu się diskonektować i taką też sytuację zakładamy. I teraz podliczmy wszystko razem. Na początek rozgrzewka, tak jak mówiłem, 60 sekund, następnie pierwsza połowa, tutaj jest 200 sekund, potem właśnie przerwa, 15 sekund i następnie druga część spotkania, czyli również 200 sekund. Po dodaniu tego wszystkiego wychodzi nam 475 sekund, czyli innymi słowy 7 minut i 55 sekund. I tyle dokładnie może trwać najkrótszy mecz w Counter-Strike'u Global Offensive. Oczywiście w ogóle nie brany jest pod uwagę czas, kiedy wchodzisz do gry, ani czas, kiedy wybierasz mapy, ani czas, kiedy czekasz, aż się dobierze mecz. Czas jest liczony tylko i wyłącznie od naciśnięcia przycisku akceptuj. W związku też z czym, przypomnijmy, najdłuższy mecz w CS-ie 100 minut, najkrótszy niecałe 8 minut. Tak no naprawdę rozbieżność jest dość niezła i na upartego można pokusić się nawet o stwierdzenie, że w czasie rozegrania jednego najdłuższego mecza, uwaga, można rozegrać ponad 12 zwykłych takich najkrótszych meczy. I to już byłoby na tyle. Pamiętaj, żeby zostawić suba, ocenić filmik oczywiście i wbijać na TikToka. Trzymaj się, piona, dzięki!